Jesteśmy już na antenie. Ja, Adam Smolarek, no i moi goście Maciej Jurga, Czarek Zieliński, czyli duet Blokowisko. Cześć, chłopaki. Hej, witam. Hej, hej. No i tak, będziemy rozmawiać o waszej płycie, czyli o naszej płycie tygodnia przy okazji. To jest wasz debiutancki album, długogrający, jeśli chodzi o ten skład przynajmniej. No właśnie, jak to w sumie jest? Ile czasu powstawało Płonie, biorąc pod uwagę, że epka wyszła 2 lata temu, epka Blokowisko po prostu, a jednak udzielacie się w wielu, wielu projektach. Czarek musi przywołać tutaj historię. Pierwsze szkice były, pamiętam, jeszcze przed w ogóle premierą epki tak naprawdę, ale to były jakieś tam zarysy. Tak jak dobrze kojarzę, powzięliśmy się za to tak bardziej jakoś pod koniec pierwszej połowy 2019 roku. To znaczy w tym sensie, że zaczęło nam się coś tak jakby kształtować. A ja wybacz, że się wtrącę, tak. Cezary, ale czy powoli Syzyf chyba najdłuższa historia jest tak, tych tak, utworów, tak, nie? Tak. Znaczy ja myślę, że kurczę, no to było pierwsza połowa 2019, myślę. Tak, ale nie będziemy chyba precyzować jak tak, bardzo. Tak. No ja myślę, że pierwsze szkice były jakby tam stworzone w połowie 2018 i to bym uznał za taki moment, od którego tak jakby to wszystko zaczęło kształtować, aczkolwiek no echa tej płyty są bardzo dalekie, bo na przykład ten basowy riff do Syzyfa to ja wymyśliłem chyba jak jeszcze byłem nastolatkiem i grałem sobie w ogóle jakieś takie rzeczy, które miały brzmieć bardziej metalkorowo i to w zasadzie jakoś tak przypadkowo w ogóle stwierdziłem, że ten riff ma całkiem fajną melodię, więc zagrałem go w trochę inny sposób jakby w kontekście Blokowiska, więc no to jest też jakieś tam doświadczenie, które jakoś długo się kształtowało, aczkolwiek myślę, że za taki umowny termin powiedzmy początku powstawania płyty można było właśnie uznajmy może premierę epki po prostu, że wydaliśmy epkę i stwierdziliśmy, że musimy zrobić album. Tak uśrednione to jest bardzo, bardzo uśredniona data, o ile tak można powiedzieć, ale nic precyzyjniejszego nie jesteśmy w stanie chyba powiedzieć. Okej, no bo też zastanawiało mnie to dlatego, że powiedziałbym, że ten materiał się dosyć różni, bo jednak dobra, gracie post-punk, nie? Który jest dosyć pojemnym pojęciem oczywiście, ale wydaje mi się, że jeśli się posłucha epki, to ona jest taka bardziej, nie wiem jak to nazwać, bardziej taka ortodoksyjna, jeśli o to chodzi, w sensie, że jeśli myśli się post-punk i posłucha się waszej epki, to powie się tak, to jest post-punk, a teraz słuchając płyty, powiedziałoby się, że tu jest więcej tych właśnie i ambientu, czy postroka, czy no, dubu, tak, po prostu. No i właśnie w sumie to takie były plany od początku, skoro tak? Wiesz co, Adam, ja w ogóle powiem ci, że jak my myślimy teraz o tej epce, tak naprawdę nam z pewną łatwością przychodzi nazywanie jej po prostu jakimś demem, bo w rzeczywistości to są 4 utwory, który każdy z nich jakby puszcza oczko w nieco inną stylistykę. No, na przykład Motyl to jest taki wręcz popowy kawałek, no z kolei otwierające Blokowiska idzie w taką bardziej industrialną stronę, nie? No fakt. I myślę, że tak jakby wraz z powstawaniem całego albumu, kiedy jakby pokazywaliśmy sobie nowe kompozycje, to i też tak jakby powstawały teksty, bo one powstawały w różnych momentach, to jakby zaczęła za nami iść pewna koncepcja jakby bardziej spójna w porównaniu do epki. No i kiedy już byliśmy jakby, kiedy mieliśmy już album w takim, pod względem oczywiście szkiców, w finalnym kształcie, no to stwierdziliśmy, że będziemy chcieli zrobić z tego właśnie coś takiego bardziej spójnego, coś, co jednocześnie jest eklektyczne i może wydawać się jakby na pierwszy rzut oka niepodobne do siebie, to chcieliśmy jednak kierować się po prostu tym, co chcemy dać swoje jakby swoją własną ekspresją i nie chcieliśmy jakby iść koniecznie w piosenki. Właśnie jedną z takich naszych największych obaw przed premierą tego albumu było to, że tak naprawdę tam nie ma takiej, wiesz, klasycznie rozumianej piosenki tak naprawdę, bo nawet, nie wiem, Powoli, Syzyf czy Ćma, no, mają w sobie coś, co od tej klasycznej piosenki ją w jakiś sposób odróżnia. Tak, ja bym też jedną rzecz w sumie dodał, która może będzie takim trochę manifestem moim, ale ja zasadniczo uważam, że ta płyta jest bardzo postpunkowa, w sensie mam wrażenie, że w tej przestrzeni muzycznej doszło do jakiegoś takiego troszeczkę
zamazania początkowego znaczenia pewnych pojęć, tak? To znaczy post-punk wydaje mi się było od początku muzyką, która była bardzo eksperymentalna i która oczywiście jakieś tam swoje specyficzne brzmienie wykreowała, ale to nadal była muzyka, która była jakąś taką eksperymentalną, bardziej odmianą punka, tak? I w zasadzie, no ja jasno rozumiem, że pod post-punka możemy podpiąć na przykład Joy Division, tak? Czy z polskiego na przykład podwórka właśnie Siekierę, ale trzeba też pamiętać, że to było też takie zespoły jak This Heat, jak Public Image Limited, jak na przykład nawet Talking Heads, które bardzo mocno odchodziły od takiej klasycznej formuły post-punka, której znamy z lat dzisiejszych, tak? Czyli prosty rytm na maszynie perkusyjnej, prosta linia basowa i zawodzący wokalista, zawodząca wokalistka z chorusowanymi gitarami, tak? Znaczy ja uważam, że ta płyta w tym swoim sensie jest taka bardzo postpunkowa, tylko nawiązuje bardziej do tego, jak ten postpunk faktycznie wygląda w latach 80., a nie na tej jego takiej odświeżonej wersji, która teraz jest taka bardzo dominująca, jeśli chodzi o jakieś tam wyobrażenia muzyczne, tak? Jakieś rzeczy typu Lebanon Hanover, czy na przykład, nie wiem, co tam jeszcze jest takich rzeczy. Jakieś tam rzeczy, Lebanon Hanover. Nie ma co wymieniać, nie ma co wymieniać. Robić, każdy jakby zdaje sobie sprawę z tego, jaka to jest stylistyka, tak? Znaczy to jest jak, tam jakieś takie, jakbyśmy cały, dla mnie ważne, to jest takie krzywdzące to, że w zasadzie aktualnie cały post-punk jest redukowany tylko do takiego jednego, powiedzmy, odłamu post-punku, tak? Czyli tylko jednego jego oblicza, które się jakoś tam wyklarowało w latach 80., które było o wiele szersze i ciekawsze, niż to się we współczesnej muzyce przedstawia. No i czy właśnie, biorąc pod uwagę takie rzeczy, macie tutaj kawałek z Julkiem Płoskim, który jest no, artystą grającym jednak diametralnie inną muzykę niż post-punk, a jednak się odnalazł, wydaje mi się, na całej tej waszej płycie. Zwłaszcza, że w ogóle zgiełk to jest takie przechodzi powoli w zgiełk, może tak. Tak, znaczy no ja jestem ogromnym fanem właśnie jakby, znaczy jeśli mamy ja prywatnie wskazywać, to właśnie tak jakby ten zgiełk, który jest po tym powoli, czyli te dwa utwory obok siebie, no to jest zdecydowanie mój ulubiony zabieg na tej płycie. Natomiast no Adam, jeśli zwrócisz uwagę na dyskografię Julka, to my jakby słuchając jego debiutanckiego albumu, jeśli dobrze pamiętam, Tesco, wydanego w Basie, to jest to płyta, która i na mnie, i na Cezarym zrobiła duże wrażenie. No i my, jak ja usłyszałem jakby pomysł Cezarego, aby Julka zaprosić na ten album, to od razu jakby oczami duszy to widziałem. I może faktycznie nie do końca mieliśmy takie wyobrażenie, że to pójdzie w taką stronę, jak wyszło na zgiełku, ale no my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego efektu. Natomiast no to, że zaprosiliśmy Julka, no też jest trochę wyrazem tego, że to trochę tego, co Czarek powiedział, ale tak jakby już w kontekście nas osobiście, czyli że no też jakby naszą wewnętrzną potrzebą jest też, nazwijmy to, eksperymentowanie z trochę formą. No wiadomo, że jesteśmy w porównaniu do Julka składem tworzącym do dość klasycznie rozumianą. Konserwatywnie. Tak, konserwatywnie, żeby nie powiedzieć, ale jednak no, mamy na przykład już jakieś wstępne plany na przyszłość i no jakby nie chcielibyśmy, żeby ktoś słuchając naszej epki lub płonie pomyślał, że kierunek blokowiska już został jednoznacznie wyznaczony. Tak, ja jeszcze powiem, że jeśli chodzi o Julka, to ja miałem do niego takie podejście, że on faktycznie robił muzykę, która na pierwszy rzut ucha wydaje się jakaś taka odległa od nas, ale nawiązując do tego, co mówił Maciek, zwłaszcza o jego debiucie, czyli Tesco, to ja w tej płycie zauważałem tam taki bardzo duży szacunek z jego strony i jakieś takie świetne przenoszenie patentów z takiej sceny industrialnej, ze sceny takiego wczesnego noise'u, która na przykład moim zdaniem osobiście też się bardzo, bardzo w swoich początkach łączyła właśnie z taką estetyką postpunkową, tak? I o ile faktycznie to jest jakieś takie bardzo jakieś takie naciągane nawiązanie, powiedzmy, bo nie można powiedzieć, że Julek Płoski gra post-punk, tak? Ale czułem u niego taką wrażliwość na miasto, na hałas, która była właśnie bardzo mocno widoczna wśród tych muzyków, którzy tworzyli industrię w latach 70. i 80., tak? Jak SPK czy
Robin Grizzly, powiedzmy, no to dla mnie to jest bardzo podobny rodzaj wrażliwości. To też jest muzyka, która mnie bardzo inspiruje i która też jest jakimś tam pewnym spektrum postpunku, bo to też jest taka bardzo, bardzo prosta w zasadzie, o wiele bardziej eksperymentalnego, ale nadal postpunku, bo to nadal są nadal jakby twórcy tych zespołów, są często ludzie wywodzący się z jakichś tam środowisk punkowych, tak? Przez Ahik TV, więc po prostu ja osobiście zauważyłem u Ilka taką wrażliwość i stwierdziłem, że bardzo fajnie będzie go zaprosić na nasz album, co będzie z jednej strony właśnie takim oddaniem hołdu klasykom, a z drugiej takim podejściem na nowo do tej tkanki, powiedzmy, miasta i hałasu w muzyce. A też co do nawiązań właśnie, bo mówisz dużo o nawiązaniach bardziej takich muzycznych, czy może trochę ideologicznych, tak, no w kontekście tego mieszania i szukania i wrażliwości, a ja się zastanawiam trochę nad nawiązaniem narracyjnym, no bo Tesco, Julka, jest muzyką do chodzenia po hipermarkecie, tak, czyli muzyką też miejską. Wasza muzyka jest muzyką do chodzenia między blokami, powiedziałbym. No w sensie może jest to za duże uproszczenie, ale czy w sumie no jeden i drugi album eksploruje przestrzeń miejską, moim zdaniem. Znaczy tak, zdecydowanie. Szymon Gołąb w recenzji dla swojego bloga Transmisja napisał bardzo ciekawe zdanie, że w tej naszej muzyce te blokowiska mają taki charakter trochę psychiczny, że ta nasza muzyka opisuje takie psychiczne odczuwanie tych bloków. No i jakby dla nas bloki są takim dosyć, czy blokowiska są takim specyficznym symbolem, o którym można myśleć naprawdę wielowarstwowo. I sądzę, że na Płonie bardzo ważne jest to, że te bloki to są takie monumenty, które są świadkiem życia ludzi, ale też mają bardzo silne oddziaływanie na życie tych ludzi, więc w tym sensie no, te bloki są, mogą budzić takie trochę skojarzenia z jakimś, nie wiem, autorytetem, z jakimś takim właśnie obserwatorem, ale też mogą budzić grozę, mogą budzić przerażenie. No i narracyjnie ta płyta jest dodaje do tego taką warstwę właśnie radzenia sobie z przeszłością i przyszłością, która w kontekście tych bloków no może być dla nas jest przynajmniej o tyle ciekawa, że no ta polska muzyka, która zawsze dotykała tego tematu miasta, no jest raczej kojarzona z latami 80., czyli no minęło 40 lat. Jakby dzisiaj muzyka miasta bloków jest kojarzona z hip-hopem w Polsce przede wszystkim. No i tak jakby też to był też trochę powód, dla którego w ogóle ta nazwa powstała, blokowisko. No też chcieliśmy trochę pokazać, że o blokach nie tylko można mówić w tej estetyce, to znaczy hip-hopowej. Okej, okay, dobra. Wiecie co? Bo obiecałem wam przerwę w którymś momencie, więc jakby podtrzymam swoje słowa. Puśćmy sobie wasz singiel z tej płyty, czyli Powoli. Utwór z naszej płyty tygodnia, z płyty naszych gości, czyli duetu Blokowisko, to był kawałek Powoli, czyli singiel z waszej płyty. Pierwszy singiel, no bo były dwa w sumie. Może powiedzmy sobie trochę o takich kwestiach, powiedzmy nieco innych, czyli dookoła płyty. No bo kiedyś ustaliliśmy, chyba zdaje się Maciej, że kiedy ja z tobą rozmawiałem tutaj, że mimo że Blokowisko to jest skład, gdzie obie osoby znajdują się w Opus Elefantum, no to nie jest Opus Elefantum. Teraz to już w ogóle jest oczywiście Rekwiem, więc jak do tego doszło w ogóle? Słuchaj, nie wiem. Czarek powie, że nie wiem. Ja mógłbym opowiedzieć prawdziwą historię, ale ona będzie słaba. Jest nudna. Jakby opowiem coś fajnego w tym temacie, ponieważ za Rekwiem stoi Łukasz Pawlak. I ja się z Łukaszem Pawlakiem pierwszy raz poznałem wiele lat temu na festiwalu ambientalnym w Gorlicach, kiedy myślę, że byłem chyba w trzecim gimnazjum albo pierwsze liceum. Tutaj mój serdeczny przyjaciel, którego pozdrawiam, Janusz Jurga, musiałby mnie poprawić. I ja poznałem Łukasza, wtedy Rekwiem było sponsorem. My mieliśmy okazję wtedy trochę porozmawiać z Łukaszem na ognisku, gdzie jedliśmy sobie kiełbaski i ja nielegalnie popijałem alkohol. I tam właśnie Łukasz opowiadał o swojej serii archiwalnej, która istnieje do dzisiaj i jakby wobec niej my rozmawialiśmy, że nasz wujek kiedyś jakby nagrywał jakieś rzeczy zimnofalowe i tam też na tym festiwalu ja poznałem zespół Düsseldorf, który po latach miałem... Też pozdrawiamy. Tak, który też pozdrawiamy.
po latach mieliśmy okazję poznać na kaliskim konkursie, który był pierwszym naszym koncertem, który wygraliśmy. I tam mieliśmy też okazję porozmawiać z Düsseldorf, więc wiele fajnych przypadków. A Łukasz po prostu do nas napisał, powiedział, że robimy świetną muzę i tak się zaczęło. Tak, ja z kolei też powiem fajną historię, że akurat ja z Łukaszem też miałem kontakt już wcześniej i to było na festiwalu Kalisz Ambient, bo ja zasadniczo mieszkałem tak różnie pod Kaliszem w Nowych Skalmierzycach, który jest w powiecie ostrowskim, a Łukasz pochodził z Ostrowa, więc jakby te powiązania też były takie bardzo bliskie lokalne. Więc co świat jest, tak chciał po tak, prostu. Tak, co też jest bardzo ciekawe i pamiętam, że kupowałem od niego RDD na taśmę Geniusza Rednika. Wspaniała płyta, polecam. I tyle. No i Łukaszowi się spodobała nasza muzyka bardzo i bardzo chciał wydać nas. My też bardzo chcieliśmy ją wydawać. Jakby zanim jeszcze Łukasz się w ogóle do nas zgłosi, więc to był, myślę, z obu stron straszny taki strzał w dziesiątkę, myślę. Znaczy, wiesz, to jest, ja uważam, że super akcja w ogóle też, że mogliście wydać właśnie w Requiem. No to fajny label to jest po prostu, moim zdaniem, więc tak. Też super. Natomiast, no właśnie, bo nam się kończy czas powoli, bo musimy jeszcze odpalić wasz jeden kawałek, to będzie płonie, ale ostatnie pytanie. To mnie trochę ciekawi. Nagraliście to Hot 16 w tym roku i Czarek, nie chciałeś sobie trochę pośpiewać też tutaj? Nie, bo jak już nagraliśmy Hot 16, to album był jakby na takim poziomie zaawansowania, że w zasadzie wszystkie kompozycje, wszystkie teksty, wszystko, no teksty to nie wiem, ale tak, wydaje mi się, że wszystko już było też na tyle gotowe, że już nie było miejsca, żeby tam te moje wokale zmieścić, nawet jakbym chciał. Ale nie ukrywam, że w przyszłości możliwe, że jakoś będę się tam udzielał. Jest w naszych głowach taki projekt. Tak, tak, tak. Jest nadzieja, jest pomysł, jest. No więc można oczekiwać. No to świetnie, tym pozytywnym i zaskakującym mnie odrobinę akcentem, bo nie byłem pewien, co tutaj zastanę w odpowiedzi. Kończymy nasz wywiad. Dzięki chłopaki za rozmowę. Maciej Jurga, Czarek Zieliński, Blokowisko. Miłego wieczoru. A my słuchamy teraz drugiego kawałka z tej płyty, czyli kawałka kończącego. Płonie.